Dobromir Sośnierz, Ryszard Wilk i Bartosz Bochenczak, liderzy Nowej Nadziei, wchodzącej w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość, gościli w sobotę 20 lipca w Tarnowie w hotelu Kantoria. Jednym z tematów, który zdominował spotkanie otwarte, byli nielegalni imigranci szturmujący polską granicę. No tak, ten temat też był poruszany na dzisiejszym spotkaniu. Nie ma oczywiście jakiejś łatwej odpowiedzi, która by oparła się tutaj wszelkim wątpliwościom. Znaczy, no wiadomo, że problem polegający na tym, że wiele osób na świecie żyje w ubóstwie i będzie chciało się dostać do miejsca, w którym żyje się lepiej, nie zlikwidujemy tego od tak. I tutaj to na tym spotkaniu też było widać, że wszyscy są świadomi, że ten problem jest oczywiście trochę bardziej złożony. Natomiast zdecydowanie możemy ograniczyć ten proceder. W tej chwili po prostu nisko stawiamy granice ryzyka dla tych osób, które próbują się do nas dostać. Im właściwie nic nie grozi. W dodatku, jak im się uda, to mają otwartą ścieżkę do rozmaitych wymyślnych procedur azylowych, które nie powinny ich dotyczyć, ponieważ nie uciekają do nas przed wojną, ponieważ uciekają z terenu kraju, na terenie którego wojny nie ma. Powinniśmy podchodzić do tego tematu bardzo restrykcyjnie, pokazać dużą stanowczość, tak żeby jak tak długo, jak tylko się da, te szlaki migracyjne po prostu omijały Polskę, żeby było na całym świecie wiadomo, że przez polską granicę przechodzić się nie opłaca, bo tutaj no, naprawdę można stać kulkę w łeb, że można tutaj, nawet jak się ktoś przedostanie, to po prostu trafia do więzienia i nie wychodzi z niego tak długo, aż nie uzbiera na powód, aż później wyciągnie i nie pojedzie do kraju, że nie można zalegalizować takiego pobytu, jeśli nie jest się realnym uchodźcą z terenu objętego wojną bezpośrednio za naszymi granicami i tak dalej, i tak dalej. Więc czy i tak nie znajdą się śmiałkowie? Pewnie się znajdą zawsze. Natomiast myślę, że w ten sposób liczba tych osób, które będą chciały migrować przez naszą granicę, spadnie do takiego minimum, jak to się tylko w tej chwili da osiągnąć. Bo jak na razie dostają sygnał, że tu możemy jeszcze dostać odszkodowania, że sobie skręciliśmy nogę w kostce, przechodząc przez płot nielegalnie. No tak, tam podobno to nie jest znowu aż takie proste, że tam po prostu oni się skarżą, że nie udzielono im pomocy, a nie tam, że spadli z płota. Ale tak czy inaczej, oczywiście nic się, takie osoby powinny być pozbawione wszelkich praw tutaj. Tak? To ktoś dostał się tutaj na własne ryzyko, nielegalnie, powinien mieć jedynie prawo wracać sam, skąd przybył. To jest jedyne jego prawo, którego powinniśmy przestrzegać. Jeśli tego nie zrobi, no to nie tyle do jakiegoś obozu, w którym będziemy go utrzymywać w luksusowych warunkach, tylko po prostu trafić do więzienia jako przestępca i tyle. Moje pytanie jest następujące. Jakiś czas temu spotkałem na ulicy osobę, no starszą panią, ale nie taką znowu starszą, która w rozmowie oświadczyła, że ona nie płaci żadnych podatków. Znaczy, świadomość ekonomiczna Polaków jest bardzo niska, to jest prawda. To jest bardzo ciekawe, bo 21% chyba Polaków twierdzi, że nie płaci podatku dochodowego, ale wszyscy czekają na zwrot. To jest dopiero ciekawe, tak? Natomiast dużo ludzi nie wie, że płaci VAT i te podatki są celowo zrobione jako podatki pośrednie, czyli poukrywane gdzieś w cenach, czy pracodawcy połowę tylko się pokazuje, ile z pensji brutto, druga jest schowana. To jest wszystko robione celowo, żeby ludzie się nie orientowali, jak dużo im się zabiera. I my właśnie cały czas społeczeństwo edukujemy. Pokazujemy właśnie, jak to działa, żeby ludzie mieli wygodnie sobie te kropki połączyć. Najlepszym tutaj takim wskaźnikiem tego, jak mocno jesteśmy opodatkowani, jest Dzień Wolności Podatkowej. To jest dzień, który wypada w poszczególny dzień każdego roku i on określa, jak mocno jesteśmy opodatkowani. W tym roku on wypadał, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś w okolicach chyba 20 czerwca. Przesunął się na niekorzyść podatnika, czyli jeżeli przyjmiemy, że on był 20 czerwca, to oznacza, że do 20 czerwca pracujemy na wszystkie potrzeby państwa, a dopiero po 20 czerwca pracujemy na siebie, czyli gdzieś w okolicach ponad 50% jesteśmy opodatkowani. Natomiast jeżeli się przyglądamy temu, w jaką stronę idziemy, jeżeli chodzi o politykę podatkową naszego państwa i dołożymy do tego politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że ten Dzień Wolności Podatkowej będziemy mieli niedługo w październiku. Także jesteśmy w bardzo groźnej sytuacji. To jest ważne, żeby ludziom tłumaczyć, jak to wygląda, żeby ludzie sami zrozumieli, w jakim kierunku teraz idzie polityka Polski czy Unii Europejskiej, bo idziemy prosto w politykę ustroju, z którego Polacy przez 30 lat się niestety wygrzebywali. Czy to działa? To obserwujemy po wynikach wyborczych, czyli
z wyborów na wybory notujemy wzrosty i one wynikają z tego, że coraz więcej ludzi się jednak w tym orientuje, łączą te kropki, o których pan wspomniał i nie chcą tego. Oni nie chcą, żeby urzędnicy za nich decydowali, oni chcą mieć władzę nad swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Wszystkie te pro niby ekologiczne, te zielone rozwiązania mają na celu to, żeby uchronić planetę. I zwróćmy uwagę na to, że tylko Unia Europejska się tym przejmuje, bo zaczęło się to od protokołu z Kioto, gdzie kraje całego świata się zjechały i decydowały, czy będą się zapisywać do tego, żeby ograniczać CO2, czy nie będą. I najwięksi emitenci, czyli Chiny, Rosja, Indie czy Stany Zjednoczone, nie podpisały tego protokołu z Kioto. One mają w głębokim poważaniu, ile emitują tego CO2, a Europa, Unia Europejska, która produkuje 7% zaledwie globalnego CO2, bo taki mamy udział ogólnoświatowy, to oni tutaj będą właśnie nam narzucać, że jeżeli my tutaj coś zmienimy, to wtedy uratują planetę. To jest oczywiście nieprawda, fałsz i naszym zdaniem tutaj w większej części chodzi o to, żeby z ludzi ściągnąć pieniądze i przymuszać ich do rzeczy, których oni niekoniecznie sobie życzą, a nie troska żadna o planetę. No i też to, że firmy przenoszą się po prostu z produkcją tam, gdzie mogą sobie emitować dowoli. Tak. Czynników, dlaczego firmy u nas bankrutują, czy przenoszą się do innych krajów, jest oczywiście wiele, bo to jest dynamika wzrostu płacy minimalnej, skomplikowanie i wysokość podatków, ale także te wszystkie rzeczy, które są związane z Zielonym Ładem, czy transformacją energetyczną, przejściem na zielone źródła energii. Teraz już obserwujemy, że kilowatogodzina prądu dla nowych odbiorców, którzy podpisują z Tauronem umowę, to już jest ponad 3 zł za kilowatogodzinę. Jakbym panu powiedział 5 lat temu, że tak na takim poziomie będziemy prąd elektryczny mieli, to każdy powiedział, że zwariowałem. Teraz już to obserwujemy, a jesteśmy dopiero na początku tej transformacji. Więc jeżeli teraz nie będzie ostrego sprzeciwu ludzi co do tej całej ekoideologii, to naprawdę się to skończy źle, bo ludzie będą ubożeć w zastraszającym tempie. Takie spotkania jak dzisiejsze tutaj w Tarnowie odbywamy, Nowa Nadzieja, Konfederacja odbywa w zasadzie w całej Polsce. Chcemy na tych spotkaniach troszeczkę popłynąć na tej fali popularności, która przyszła właśnie wraz z dobrym wynikiem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten dobry wynik osiągnęliśmy przede wszystkim przez naszą determinację i powtarzanie od wielu lat, że Zielony Ład jest zły, że pakt migracyjny jest zły i samochody, którą będą chcieli jeździć ludzie, niech sobie sami wybiorą, jakimi samochodami jeżdżą. Chcemy na tych spotkaniach pomimo takiej dość, można powiedzieć, niefortunnej pory, jaką są wakacje, prawda? Bo w wakacje z reguły ludzie nie bardzo chcą się interesować polityką i tu Tarnów pokazał, że jednak to zainteresowanie ciągle jest, że było żywo, że była masa pytań, ponad dwugodzinne spotkanie w tarnowskim hotelu. To napawa optymizmem, że jednak są ludzie, którzy interesują się losami Polski, a Konfederacja odpowiada na to zainteresowanie pozytywnie. Konfederacja jako całość złożona z trzech elementów jest jedynym ugrupowaniem, które staje w obronie może nawet nie tyle Polaków, co normalności i człowieczeństwa. Nie chcę, żeby ktoś decydował, czym mamy jeździć, jak mamy mieszkać, co mamy jeść. Ale czy są szanse na powstrzymanie tego, co nam się szykuje po prostu, co nam szykują brukselsko-niemieckie elity? Tak, to prawda, Konfederacja staje w obronie od wielu lat, w zasadzie od powstania Konfederacji stajemy w obronie normalności. Nawet nasze hasło do wyborów do Europarlamentu było dość prozaiczne i proste. Chcemy żyć normalnie. A odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy są szanse? Gdyby nie było tych szans, to prawdopodobnie byśmy nie byli tutaj i nie robili tego, a my w to wierzymy, że są szanse, że jest szansa na powrót do takiej prostej normalności, do starych zasad, do zwykłej normalności, czyli do tego, żeby Polacy mogli faktycznie jeździć takim samochodem, na jaki ich stać i jaki jest dla nich najwygodniejszy, żeby mogli mieszkać w domach ogrzewanych tanią energią, żeby mogli latać samolotem ile razy chcą i dokąd tylko chcą, bo też były takie jakieś zakusy na to, żeby ograniczyć to wolność podróżowania, żeby mogli jeść to, co chcą, żeby mogli jeść schabowego, a nie
jakieś świerszczowe kotlety, więc tak ciągle w to wierzymy, że ten trend się odwraca i nawet cała Europa w tym momencie pokazuje, że te prawicowe partie gdzieś coraz bardziej wzrastają. Przykład Francji, chociażby pomimo, że wygrała tam partia lewicowa, skrajnie lewicowa w tym momencie, tam na drugim miejscu uplasowała się partia pani Marine Le Pen, która poglądowo jest również za Unią, ale suwerennych państw, którą my ideę również popieramy.